Sezon wakacyjny trwa. Zrób zdjęcie, nagraj wideo, pokaż jak spędzasz wakacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas swój materiał. Czekamy do 31 sierpnia. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak aparat fotograficzny, kamera wideo oraz kamera GoPro. Więcej informacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Sponsorami nagród w konkursie są firma Górny Poczynek, oficjalny dealer samochodów osobowych i dostawczych Renault. Salony meblowe Segmar w Lubinie. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, oddział w Lubinie. Witam Państwa, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Na parkiecie hali RCS-u w Lubinie spotkało się dwóch uczestników 19. memoriału imienia Henryka Kruglińskiego, Ankara Jeni-Mahale oraz Metrako Zagłębie Lubin. Zwycięsko z tego pojedynku wyszły miedziowe szczypiornistki. Lubinianki od początku dyktowały warunki gry i szybko zbudowały sobie kilkubramkową przewagę. Miedziowe grały dobrze w każdym elemencie i wygrały z mistrzem Turcji 34-30. Bożena Karkut dała w tym meczu pograć wszystkim zawodniczkom. Cieszy oczywiście zwycięstwo. Było parę fragmentów, z którymi jestem bardzo zadowolona. Jakieś dłuższe fragmenty gry w obronie plus element kontry. Natomiast no, na pewno wciąż są rzeczy, które należy jeszcze dopracować, bo myślę, że jeżeli chodzi o decyzyjność rzutu z drugiej linii, stanowczo za mało w tym meczu, no i gra w przewadze, to też jest element, który na pewno słabo w tym meczu wypadł. No i ostatni to taki, że jednak to jest 30 bramek, powinniśmy jednak pracować nad tym, żeby wpadało mniej. Z dobrej strony pokazała się nowa zawodniczka Metroko Zagłębia Lubin, Małgorzata Trawczyńska. Rozgrywająca miedziowych zdobyła w tym meczu 4 bramki. Trenerka daje mi coraz więcej możliwości do gry, bardzo się z tego cieszę i bardzo jestem za to wdzięczna i uważam, że dzisiejsze spotkanie było w moim wykonaniu dość dobre, oczywiście z pomocą całego zespołu. Obie drużyny zmierzą się ponownie podczas memoriału Henryka Kruglińskiego, który odbędzie się w najbliższy weekend w hali RCS-u w Lubinie. Prochowiczanka Prochowice jako ostatnia awansowała do drugiej rundy okręgowego Pucharu Polski. Podopieczni Zbigniewa Antosiewicza pokonali Zryw Kłębanowice 2-1. Mecze pucharowe często rządzą się swoimi prawami i było tak samo w spotkaniu w Kłębanowicach. Choć to Prochowiczanka przeważała, to do przerwy prowadził Zryw po bramce z rzutu karnego. Po przerwie Prochowiczanie ze sprawą Cichockiego i Grochowskiego wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Puchar rządzi swoimi prawami i tutaj pierwsza połowa, myślę, że pod dyktando nasze była wyraźnie. Powinniśmy tutaj strzelić parę bramek, głupia sytuacja w polu karnym, ten karny, to mówię, zawodnik się zachował nasz, nie za bardzo tak sportowo złapał za koszulkę, myślał, że sędzia gwizdnie faul wcześniej, no co innego się okazało, że gwizdnął, ale w drugą stronę za to, że złapał zawodnika za rękę. No i 1-0 było. Druga połowa już taka była troszeczkę bardziej wyrównana, mimo że tutaj zrobiłem parę zmian, bo chciałem, żeby młodzi chłopcy też tak samo sobie pograli, żeby każdy gdzieś tutaj pokazał się z dobrej strony. No, uważam, że ogólnie mecz taki fajny, jeżeli chodzi przed ligą. Gospodarzom tego spotkania zabrakło przede wszystkim kondycji. Myślę, że zabrakło trochę kondycji nam pod koniec spotkania, bo dużo żeśmy jednak stracili sił w pierwszej części spotkania. Nie jesteśmy jeszcze w pełni skompletowanym składem, brakuje jeszcze trenera, dwóch zawodników, ale to faktycznie dzisiaj Prochowiczanka postawiła nam bardzo wysoką poprzeczkę. Widać jednak tą różnicę klasy. Z tego, co trener Antosiewicz mówi, chcą powalczyć o czwartą ligę. My chcemy powalczyć o okręgówkę, jednak ta różnica troszkę jeszcze jest. Troszkę nam brakuje, musimy się jeszcze troszkę spiąć, potrenować i myślę, że będzie dobrze. Obydwa zespoły już w ten weekend zainaugurują zmagania w swoich ligach. Sezon wakacyjny dobiega końca, a to oznacza, że nadszedł czas przygotowań do sezonu ligowego. Rozpoczęły się otwarte treningi dla potencjalnych zawodników, którzy chcieliby dołączyć do drużyny koszykarzy SMK. W tym roku drużyna wystartuje pod okiem nowego trenera.
Rozpoczął się nabór nowych zawodników do lubińskiej drużyny koszykarskiej, tym razem pod okiem nowego trenera. Nikola Saric to doświadczony szkoleniowiec, który pracował m.in. z grupami juniorskimi byłego mistrza Polski Turowa z Gorzelec. Na pierwszym treningu pojawiło się sporo chętnych, jednak jeszcze nie wiadomo, kto dostanie szansę gry w drużynie. Musimy zrobić jeszcze jeden trening w piątek, żeby zrobili lepszą decyzję, bo na pierwszy trening nie może się zobaczyć najlepiej, bo zawodnicy, wszyscy to są jeszcze młodzi zawodnicy, którzy mają problemy z tremą jaką, także musimy ich obserwować jeszcze raz. Drużyna SMK występuje w trzeciej lidze od 4 sezonów. W poprzednich rozgrywkach do awansu zabrakło naprawdę niewiele. Na pewno potrzebujemy jednego podkoszowego. Jeszcze dobry rzucer, dobry obrońca, dobry skrzydło. Każdy dobry zawodnik jest potrzebny, ale ogólnie sama postawa zespołu jest tak, jaka jest i układa mi się na kontu tego, co mamy na razie. Fani SMK liczą na mecze pełne emocji i awans do drugiej ligi, a zawodnicy na wsparcie i doping podczas rozgrywek. Liga rusza na przełomie września i października. Mecze w tym roku będą się odbywać podobnie jak w zeszłym roku na hali KEN, czyli tak zwana na zakręcie, nasza hala taka domowa, w której dobrze się czujemy i do której mamy sentyment. Kolejny trening otwarty odbędzie się w najbliższy piątek, 18 sierpnia o godzinie 19 w hali SP10 w Lubinie. I to były wszystkie wydarzenia sportowe. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego popołudnia.